Święto Pracy. Teoretycznie powinno się w ten dzień odpoczywać, ale na pewno nie w trzeciej lidze, grupie czwartej, gdzie co weekend to praca, to mecze, to emocje związane z 33. kolejką, a dzisiaj jutrzenka Giebułtów, która gra na stadionie Prądniczanki, zmierzy się z Podhalem. Rozpoczniemy od składów obu ekip na początku przyjezdni. Tak więc Podhale, Nowy Targ dzisiaj w następującym zestawieniu. W bramce z numerem pierwszym Bartosz Matoga, dwójka Oliver Janso, 3 Damian Lepiasz, z czwórką Szymon Jeziorski, 8 to Patryk Serafin, 10 Rafał Surmiak, 17 Maciej Tonia, z 18 Kamil Palacz, 19 Maksymilian Tkocz, 21 Mateusz Mianowany i 23 Dawid Dynarek. Jeżeli chodzi o jutrzenkę Giebułtów, oni dzisiaj w następującym zestawieniu. Bramkarz 27, Mateusz Maciejowski, z czwórką Krzysztof Iwanicki, 5 Dawid Serafin, 7 Tomasz Kaczor, 11 Dominik Zawadzki, 14 Karol Pietrzyk, 16 Michał Ślaski, 17 Beniamin Jesz, 18 Sławomir Zeszczuk, z 23 kapitan zespołu Dawid Litewka, 99 Maciej Kozicki. Trenerem zespołu jest pan Piotr Powroźnik, a ma w obwodzie dzisiaj jeszcze na ławce rezerwowych Świerczyńskiego, Silczuka, Kubiaka, Jerza, Mikołaja oraz Ceglarza i Mateusza Ferenca. Jeżeli chodzi o sędziów dzisiejszego spotkania, sędzią głównym jest pan Konrad Tomczyk, asystują mu Adam Włoch i Ireneusz Lis. Jutrzenka lubi zdobywać wczesne bramki u siebie. W meczu z Wólczanką po 33 sekundach już było 1-0. Dzisiaj wraca Krzysztof Iwanicki. W poprzednim spotkaniu występował na środku pomocy. No ale dzisiaj wobec nieobecności rosłego Łukasza Kowalskiego ktoś musiał tam wskoczyć. Próba zagrania do Damiana Lepiarza, ale pozycja spalona. Chociaż już pokazało Podhale, co oni chcą tutaj grać. Z pewnością po ziemi, z pewnością podaniami przejąć inicjatywę. To na pewno najbardziej doświadczony. Tak więc i on dzisiaj otrzymał opaskę. Teraz dobre zagranie przyspieszające dośrodkowanie Litewka. Surmiak. Zagranie do Mianowanego. Mianowany, proszę bardzo, ale technika. Jeszcze będzie okazja do strzału. Surmiak, ale jest Maciejowski. Grać w pucharze, oni się tym wsławiają. W poprzednim roku grali nawet w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. I wtedy także wieczysta stanęła na ich drodze. Chociaż teraz uwaga, bo Surmiak, to jest świetna okazja! 1-0! Patryk Serafin. Tak więc błąd w defensywie i Rafał Surmiak pokazuje dzisiaj kolejne oczka do swojej klasyfikacji, czyli asystę. Dobra decyzja trenera, że go wystawiła. Patryk Serafin z numerem 8 zdobywa bramkę na 1-0. Błąd, że to nie jest niespodzianka, że 10 meczów już nie przegrywają. Chociaż teraz świetne zagranie Pietrzaka. Ślaski szuka swojej lepszej nogi. Michał Ślaski, Ślaski strzał bardzo groźnie i w końcu jutrzenka zagroziła bramce Bartosza Matogi. Zawadzki. Dynarek jednak góruje. Jeszcze Pietrzyk, uwaga, ależ to było groźne rykosze. Chociaż Mianowany szybciutko znalazły się tam, gdzie piłka. Ale jeszcze raz, odbiór, Kaczor do Ślaskiego, Ślaski, okazja do strzału. To się zatrzymuje na Dynarku. Świetne podanie Zawadzkiego, Ślaski. I będziemy mieli żółtą kartkę. No tutaj oczywiście na początku cała ławka trenerska krzyknęła, ale to chyba tylko po to, żeby taką presję wywrzeć na arbitrze. Spore zamieszanie w polu karnym. Jeszcze raz Dawid Dynarek. Teraz lepiej! I 2-0. Widzę, że podbiegają do Dynarka wszyscy, więc chyba ktoś z jutrzenki jeszcze ten strzał przedłużył. I 2-0 dla Podhala Nowy Targ. Świetnie bity stały fragment przez Dawida Dynarka. No i w dosyć łatwy sposób wypracowali sobie
już dwubramkową przewagę. W środku pola, jak z tego Kaczor wyjdzie, no już tam miał dwóch, trzech rywali na plecach. Jeszcze zagranie do Zeszczuka. Zeszczuk. No, ciekawa Marcin, próba. Zubek swoimi chłopakami mówi, kiedy mają presować. Zeszczuk. Ślaski, zagranie do Pietrzyka, Pietrzyk na chwilę utracił piłkę jeszcze do Zawadzkiego. Spaliło to wszystko na Panewce. Litewka. Zagranie do Pietrzyka, wygląda to nawet nieźle. Zeszczuk będzie chciał się odwrócić, znaleźć prawą nogę. Nie tak łatwo to wszystko idzie, Pietrzyk. On ma bardzo proste zadanie, po prostu tak ją lekko przesuwa, dotyka tę piłkę, a Dynarek robi resztę. Surmiak. Olivier Janso, dośrodkowanie, poślizgnął się Litewka, obraca się Lepiasz, jeszcze sytuacja dla Serafina, nie było ręki, pokazuje sędzia, że przy ciele. Tkocz. Z pierwszej piłki. Wszystko dobrze wygląda. Mianowany. I zmiana strony. Naciera Maciej Tonia. Widzi Lepiarza. Uwaga! Maciejowski wypluł tę piłkę! Jeziorski. Kamil Palacz mija sobie łatwiutko. Pietrzyka Palacz. Strzał. Jednak Maciejowski. Strojak za to Jutrzenka. Cała na czarno. I Ceglarz już w pierwszej akcji dzisiejszego dnia. Zagranie do Kozickiego. Jeszcze Zawadzki. Sytuacja, bronią to jakoś obrońcy jakimś cudem. Jeszcze Zeszczuk. Ależ zamieszanie, ale się tutaj zrobiło niebezpiecznie pod bramką Podhala. Uwaga, bo teraz zagranie do Lepiarza, ale nic z tego. Zeszczuk, nie było faulu. Zeszczuk będzie miał dobrą okazję. Jeszcze jest Kubiak, Zeszczuk sam. Trzeci mecz bez porażki i wyrównanie tej serii, no ale trzeba by było dwie bramki odrobić. Zagranie do Ceglarza, jeszcze będzie to zamykał Zawadzki. Ma trochę miejsca Dominik Zawadzki. Dośrodkowanie, Kubiak zgubił piłkę. Teraz zagranie do Kamila Palacza. Ten się pojedynkuje z Litewką. Palacz. Jeszcze dośrodkowanie. Lepiasz. Dalekie wybicie. Znowu Dynarek się pomylił, więc troszkę rozkojarzony w tej drugiej połowie. Kubiak na lewą nogę. Kubiak. Lepsze w trzeciej lidze. Jednak wciąż Jutrzenka nie potrafi nawiązać do tych rywali, którzy troszkę wyżej. Zawadzki, dośrodkowanie zbyt głębokie. Iwanicki teraz się myli. Serafin z okazją. Jeszcze zagranie próbował Michał Grunt. Więc widać też już zmęczenie w jednej i drugiej ekipie. Janzo, Dynarek, ależ to było groźne, ale Maciejowski popisuje się dobrą interwencją. Proszę bardzo, krótko rozegrany rzut rożny, Janzo wrzuca i Dynarek, który stara się być dzisiaj w polu karnym rywala bardzo aktywny, taki wolej, gdzieś za kołnierz chciał zapakować bramkarzowi, ale nie, tym razem znowu Maciejowski. Kubiak do Zeszczuka. Zeszczuk obraca się, tylko że mało jego kolegów z przodu. Teraz dobre zagranie do Kubiaka i to jest dobra okazja na kontrę, ależ długo to wstrzymywał Mateusz Kubiak. Teraz świetne zagranie do Kamila Palacza. Palacz. Maciej Tonia ma teraz dużo miejsca do dośrodkowania. I Michał Grun. Bardzo ciekawa historia, ponieważ mieli tyle samo punktów, co Stal Rzeszów, która ostatecznie wówczas awansowała, ale byli gorsi w meczach bezpośrednich. Teraz mianowany, świetna wrzutka do Dynarka. Koblarczyk, no i zobaczymy, czy oni przekonają do siebie
sędziego. Teraz świetnie ustawił się Konia, dośrodkowanie! No i to jest kolejna sytuacja na 3 do 0. Zamotał się troszkę w tym wszystkim Litewka, chociaż chyba wydaje się, że wyjdą spod tego pressingu gracze Jutrzenki. Silczuk. Silczuk, teraz jest świetna okazja do podania do Ceglarza, tak się właśnie dzieje. Ceglarz już w polu karnym, Ceglarz radzi sobie z tym bez problemu. Bartosz Matoga już w Jutrzence nie występuje, był na testach w zespołach z wyższych lig, ale może o tym za chwilę, bo teraz nacierał bardzo groźnie Maciej Tonia. I ogromną przewagę nad resztą stawki, jeżeli chodzi oczywiście o tę część sezonu. Teraz Tonia, znowu on atakuje tą prawą stroną. No i on tam wchodzi jak do siebie, ma tam strasznie dużo miejsca. Szczęściu, że jeszcze nie przegrywają tutaj więcej. Teraz mianowany, proszę bardzo, ale to rozegrali. Dużo widzi. Chociaż na co dzień gra na środku. Dośrodkowanie, jednak zdecydowanie za niskie. Jeszcze raz mianowany. Bardzo groźnie. Zawadzki do Kubiaka. Kubiak, strzał. Przednie mecze Dawida Litewki były dużo lepsze niż ten dzisiejszy. Z Wólczanką jeden z lepszych zawodników. Ale dzisiaj, no, widać, że poprzeczka też się podniosła. Ceglarz poszedł do końca. Kubiak! I 2-1! Kubiak zdobywa bramkę i mamy tutaj taką... Powoli zaczynają łapać jakiś taki kontakt, można powiedzieć. No i świetna akcja, dobrze to zagrali rezerwowi, ci, którzy zostali wprowadzeni w drugiej połowie, w przerwie. No i myślę, że to jest taka kara dla Podhala za tą bierność pod bramką rywala. To, że nie potrafili tego meczu po prostu zamknąć. Jutrzenki, tylko Litewka przed polem karnym, reszta w polu karnym, dośrodkowanie, dobrze bita piłka! Ale jednak nic z tego, może jeszcze będzie okazja do kolejnej wrzutki. Zablokowany Zawadzki tym razem. Jeszcze zaatakował obrońcę wysoko. Kaczor. Teraz oczywiście dużo walki, no tutaj trzeba już w ten sposób grać. Zagranie do Silczuka, ale bardzo niedokładne. I kończy to wszystko Konrad Tomczyk. Tak więc tylko na jedną bramkę było stać Jutrzenkę Giebutów. W drugiej połowie nie odrobili strat, ale myślę, że mogą tutaj schodzić z podniesioną głową, ponieważ no, zrobili, wydawało się, wszystko, co było w ich mocy, aby tutaj odrobić. 2-1 zdobył bramkę na samym początku Serafin w 13 minucie, następnie Dynarek odpowiedział właściwie dołożył kolejną bramkę, a odpowiedział Kubiak.